Tak, wiem. Zajmuję się jak zwykle tym, co nie potrzeba. Dobrze, że to nie ja musiałem powiedzieć, tak? Tak. Tak se zmierzyłem. O to chodzi. Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Cześć, dziś z nami po raz kolejny Darkside. Tym razem jest to szlifierka i jest to szlifierka podwójna PDOS 200C2. Zapraszamy. Zapraszamy. Na dnie kartonika napisano Grizzly Tools, więc jak tylko to zobaczyłem, to już mi się oczki zaświeciły. Super. Bo Grizzly zawsze oznacza fajną jakość. Co możemy powiedzieć Romku na temat tego zielono-czarnego urządzenia, poza tym, że jest jedna rzecz, która mnie zaskoczyła na maksa. Otóż napisano po chińsku na opakowaniu, że wymiana ściernic bez użycia narzędzi. O, przekonamy się. I to chciałbym sprawdzić, bo zawsze jakby trzeba było do tego paru rzeczy, a tutaj no zobaczymy, jak oni to sobie wymyślili. Co jeszcze można na ten temat powiedzieć? Na tym urządzeniu możemy szlifować, możemy ostrzyć, możemy także używać jako odrdzewiania stali, metalu. Tak jest. W naszym wypadku mamy tutaj taką testową winsztangę i standardowo sytuacja wygląda w ten sposób, że te winsztangi kupujemy długie, na ogół dwumetrowe, tniemy sobie na odcinki, które potrzebujemy i po cięciu jest problem później z założeniem śrubki, bo na ogół jest gwint uszkodzony, więc będziemy się starali ten gwint po prostu objechać tak, żeby być w stanie sobie nakrętką wjechać bez najmniejszego problemu. Tak. Jeszcze producent zapewnia nas, że chodzi ona cicho. Ale nie napisano z tego, co widzę, ile decybeli? Nie, nie ma, nie ma. Też się przyglądałem, niestety nie ma. Moc to jest 200 W. Co jeszcze możemy powiedzieć na jej temat? Ma dwa kamienie w dwóch gradacjach 36 i 80. Oczywiście. Prędkość obrotowa na biegu jałowym to jest 2950 obrotów. Prędkość ogólną obrotową to ma 23 metry na sekundę. Co jeszcze mamy? Wielkość ściernic 15 cm. Oczywiście. Długość kabla zasilającego to są 2 metry. No ale tutaj kabel nie musi być długi, urządzenie stacjonarne, raczej do zamontowania do stołu. Tak, tym bardziej, że widać nawet, że posiada ssawki od spodu, ale to też się przyjrzymy, zobaczymy. Czy to rzeczywiście tak, tak jest, czy to po prostu jakieś gumowe nóżki? Oczywiście. Bo tak też się może zdarzyć. Co jeszcze posiada? Bardzo duże osłony zabezpieczające przed iskrami, jeżeli będziemy szlifować. Oczywiście pewnie te elementy typu osłony i przykładnice będą do wstępnego założenia, bo to na ogół przychodzi gdzieś tam w woreczku osobno. No. Kolor zielony. Zielono-czarny. Tak jest. Włącznik zabezpieczony przeciwpyłowo. Tak. Wytrzymała obudowa metalowa i aluminiowa. Czy coś jeszcze mamy z takich ciekawych rzeczy? Raczej nie. Przejdziemy chyba od razu do prezentacji zawartości. 3 lata gwarancji. A, co najważniejsze, właśnie jeszcze 3 lata gwarancji. Także tyle w tym temacie. Myślę, że trzeba to rozpakować i zobaczyć, jak to wygląda. Więc serdecznie zapraszamy. Zapraszam. Pudełeczko wygląda tak. Otwieramy i naszym oczom w środku ukazuje się instrukcja obsługi. 4 tomy. Słuchajcie, w tym 4, nie, 3 i w tym ostatnim oni ten pierścionek wrzucają do takiego wielkiego dołu. Także tak już wam streściłem. Osłony przeciwodpryskowe. Przykładnice. Nic tu więcej nie wymacałem poza samym urządzeniem, więc
Więc wyciągamy. Pozbywamy się kartonika, pozbywamy się instrukcji. Urządzenie wygląda tak. Naklejka tak średnio była doklejona, ale to akurat żaden problem. Trzyma się stołu dosyć stabilnie. Mimo, że to nie są przystawki, ale tylko i wyłącznie nóżki. Pod spodem widać, że obudowa nie jest domalowana do końca. Z jednej strony jest goły aluminium, z drugiej strony jest trochę tam gdzieś tam pryśnięte. Spód standardowo zabezpieczony plastikiem na 4 wkręty. Włącznik z przodu elegancko gumowany. Ściernice, jak widzicie, są. I teraz się zastanawiam, jak oni to sobie wymyślili, że to można wymienić beznarzędziowo, skoro tak czy siak trzeba wsiąść śrubokręt, żeby odkręcić blaszki z boku. Ale ponieważ intryguje mnie to bardzo, więc może po prostu zwyczajnie zaczniemy od tego. Śrubokręt. No nie, no nie po to mam tyle narzędzi, żebym kręcił śrubokrętem. Beznarzędziowo. Dwa dni później. Ciekawe. Znaczy, no... beznarzędziowo. No okej. Jeszcze raz spojrzenie na kartonik. Ściernice wymieniane bez użycia narzędzi. Napisano wyraźnie po chińsku na opakowaniu. Ale może to Google Translator, zaraz zobaczymy, co napisano po angielsku. Ha, pięknie. A po angielsku jest napisane, niech żyje translator Google, Tools Free Adjustable Grinding Supports. Grinding Supports to jest to. Czyli te podstawki, o które opieramy element w trakcie, kiedy na nim pracujemy. Także no, generalnie ekipę Parkside'a bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo narzędzia są spoko, ale tłumacz generalnie do zwolnienia. Ja poświęcę jeszcze te dwa dni i to poskręcam. Aczkolwiek nie wiem, po co tak daleko wykręcałem. Aż do samego końca. Ale skręcimy i wracamy za chwilę do prezentacji. Jak widzicie, skręcone. Już na pierwszy rzut widać, że kamień ma lekkie bicie. I oczywiście kamienie wymagałyby ponownego założenia. Aczkolwiek 36 jest w dużo lepszym stanie. Ma mniejsze bicia, można by powiedzieć, że praktycznie zerowe. Ten ma troszeczkę większy, troszeczkę bardziej bije na boki, więc zasadniczo trzeba to będzie rozkręcić. Złożyć jeszcze raz. I powinno być wszystko w porządku. Urządzenie wymaga przekoksowania tarcz na samym początku. To co? Skręcamy. No jest tak, ustawienie tych stolików, mostków, po prostu co, słuchajcie, ekipa to inne nazewnictwo. Przykładamy, przekręcamy i teraz dopiero widać de facto, jakie też są bicia. Staramy się dokręcić jak najbliżej jest to możliwe, tak żeby nie zahaczać kamieniem.
w naszym wypadku to powinno być takie ustawienie. Chyba jednak troszeczkę za blisko, sądząc po tym, że kamień nie został skoksowany. Jeszcze. Ok, z drugiej strony to samo. Tutaj mamy wżłobienie pod tą śrubę, śruba zamkowa z kwadratem. Więc wkładamy od strony zewnętrznej, zakładamy mostek, następnie dwie podkładki i nasza plastikowa nakrętka. I to jest to nasze Tools Free właśnie. Stawione mniej więcej na oko. Jest ok. I teraz ta sama historia. Delikatnie popuszczamy. Tak, żeby tutaj też zostawić minimalną odległość. Usuwamy zabezpieczający stretch. I co? Trzeba podłączyć, posłuchać jak pracuje na sucho. Następnie spróbujemy tą naszą gwinsztangę pozbawić odrobiny gwintu. No rzeczywiście jest cicha, ale jak widzicie bez zamontowania do stołu po prostu odfruwa. Żeby nam nie jeździło, przykręciliśmy sobie do stołu na dwa wkręty, odpalamy. Jak widzicie, da się tym pracować bez najmniejszego problemu. I teraz zobaczcie, nakręteczka wchodzi bez najmniejszego problemu. Teraz z drugiej strony spróbujemy sobie, czy da się zatrzymać kamień po prostu przy silnym dociśnięciu. Podsumowując, reasumując, Cicho pracuje, to fakt. Tak, nie ma się co oszukiwać. Niestety od razu wadą jest, że po włączeniu sama odjeżdża, więc tak czy inaczej trzeba ją zamontować do blatu, do stołu. Dla własnego bezpieczeństwa. Tak, dla własnego bezpieczeństwa. Drugą taką wadą to jest jeszcze, że przy mocnym dociśnięciu materiałem do tarczy jesteśmy w stanie zatrzymać kamień. Wadą, no tak to można nazwać, generalnie jest to do małych prostych prac. Do małych prostych prac, bo 200, tak? Tak, 200 watów. 200 watów, no to nie też jest mocny silnik, dlatego możemy po mocnym dociśnięciu materiału, czyli wiadomo, no trzeba też to robić z wyczuciem, nie? Ale po samej końcówce widać, że
można tym popracować. Że to nie jest zabawka taka, że ona jest po to, żeby była. 200 watów do jakichś tam drobnych prac jest już w zupełności wystarczająco. Do przeszlifowania, oszlifowania, naostrzenia w zupełności da radę. Sprzęt do zastosowań domowych, amatorskich, do małego warsztatu takiego, myślę, że naprawdę... Oczywiście. Absolutnie coś, co powinno być. Wymaga po zakupie rozłożenia i to nie bez narzędziowego. Jak zresztą zauważyliście, tylko wymaga rozłożenia, założenia kamieni, jeszcze raz obsadzenia, żeby miały mniejsze bicia. Po drugie, wymaga prostowania tarcz i do tego trzeba sobie niestety dokupić kawałek koksu. To jest, koks jest na lata, jak ktoś ma mały warsztat, także spoko. Kosztuje tam 20 kilka złotych, więc też nie ma żadnej tragedii. Jak się z niego korzysta, to kiedyś wam pokażemy po prostu na jakiejś tam naszej szlifiereczce, bo my też taki koks mamy, używamy. Czy warto za 99 zł? Myślę, że do małego warsztatu warto. Tak, generalnie powinien być w każdym warsztacie mocno niedoceniany, dopóki go nie ma. Oczywiście. Jak już jest, to się po prostu na ogół sięga do tego dosyć często. Więc co, my nie będziemy się rozgadywać, myślę, że sprzęt jest fajny, wart jest tych 99 zł. Nie do zastosowań profesjonalnych, do zastosowań domowych sprawdzi się idealnie. A oprócz tego zapraszamy również na naszego Instagrama, na naszego Facebooka, na naszego Twittera, na nasze vlogi, które pojawiają się w środku tygodnia, a także live'y co niedzielę o godzinie 20. I na wszystkie nasze grupy, gdzie sporo się dzieje, naprawdę sporo. Różne rzeczy się w tym warsztacie zdarzały, ale jeszcze nigdy nam się nie skończyła bateria w momencie, w którym chcemy powiedzieć do zobaczenia wkrótce, cześć. Także musimy to powiedzieć. Tak. W takim razie trzymajcie się, widzimy się wkrótce, do zobaczenia, hej. Cześć.